Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Ja, jako korepetytor online z przedmiotów ekonomicznych, chciałam Wam pokazać, jak można szacować średnie tempo wzrostu dywidendy w przypadku emisji akcji własnych. Bo czasem jest tak w treści zadania, że wymagana jest ta stopa wzrostu, będzie ona konieczna do podstawienia do wzoru, a w pierwszym momencie ona nie jest podana. Trzeba ją umieć oszacować. Jeżeli mamy następujący element w treści zadania tego typu, możecie mieć inny, wiadomo, ale na jakimś przykładzie musimy to pokazać. I przykładem jest: w firmie 35% zysku zostaje przeznaczone na wynagrodzenia, jak i inne wydatki. ROE jest na poziomie 13% i mamy poszacować, w jakim tempie może wzrastać dywidenda z akcji, które stanowią kapitał własny firmy. Jeżeli więc mamy ustalić te średnie tempo wzrostu dywidendy, musimy pamiętać, że jest to bardzo może krótki, ale trzeba pamiętać o wzorze, wskaźnik reinwestycji zysku przemnożony razy właśnie ten koszt kapitału, nie koszt kapitału, tylko razy rentowność kapitału własnego. A my wiemy, że ten wskaźnik rentowności kapitału własnego w tym konkretnym zadaniu wynosi 13%. Wskaźnik reinwestycji można liczyć w ten sposób, że to jest od 100% odejmuje ten odsetek zysku, który jest wydatkowany z firmy. I teraz sensownie, jeżeli w firmie wygenerowany zysk przeznaczany jest na różne wydatki związane z wynagrodzeniami itp., to oznacza, że pozostałe 65% zostaje w firmie i przeznaczane jest domyślnie na reinwestycje, czyli na ponowne zainwestowanie, czy to w jakiś park maszynowy, czy w kapitał ludzki, czy powiedzmy w ziemię, w jakieś czynniki produkcji. I jeżeli mamy do ustalenia stopę wzrostu dywidendy, możemy już podstawiać do naszego wzoru ogólnego. Jeżeli coś tego typu właśnie obliczenie dokonamy, otrzymamy wynik, który będzie nam mówił, w jakim tempie z roku na rok rośnie dywidenda. Oczywiście, że tak nie musi być, ale to jest tak jakby wzór na szacowanie, bo oczywiście firma, która wypuszcza akcje, ona sama ustala na podstawie określonych swoich przepisów wewnętrznych, jaką stopę dywidendy ustala, ani te, ani, jak również to, jaka będzie ta stopa wzrostu dywidendy z okresu na okres, ale to jest wzór na szacowanie, czyli przybliżenie, jak może zmieniać się dywidenda z roku na rok. Możemy na koniec zinterpretować w dowolnej formie. Ważne, żeby uwzględnić to, że można oczekiwać, że ta wypłacana dywidenda będzie rosła o 8,45% z roku na rok. Tak? Czyli musimy powiedzieć, że ta dywidenda po pierwsze będzie rosła i że z roku na rok, czyli jeżeli wynosiła na początek 100 zł, to będzie wynosiła po pierwszym roku 108,45%, a potem będzie ciągle rosła o 8,45% ciągle na podstawie tego, jaki był wynik wcześniejszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom
dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.